Dzień dobry, witam serdecznie. No i robimy prognozę. Space Weather Live.com. Regiony występowania plam słonecznych 3, 5, 7, 6 nas interesuje najbardziej, bo jest ich najwięcej. Jeżeli ta plama eksploduje, czyli zostanie z tej plamy wyrzut materii przeprowadzony w naszym kierunku, to będzie nieciekawie, ale te też plamy też się liczą. Bo to też może być dziury koronalne. Nie ma. Koronalny wyrzut masy. Tu mamy piękny wyrzut, tu tak samo. Więc protony nam na razie na stałym poziomie płyną. Aktywność, no to się waha. No i na czerwono jest ta plama zaznaczona cały czas. Liczba plam słonecznych 17, ale już zaczyna 3, 5, 8, 3, 11 plam. No. To i tak jest mało niż było w poprzednich latach. Aktywność zdrożała. Zobaczymy. KP1 plus indeks. Zasięg zorzy to Alaska i wschodnia część Rosji. Zakłócenia, burza, czas, indeks, no jakoś tam idzie. Wiatr słoneczny, prędkość 453,1 km na sekundę. Są potworne wartości. Gęstość 0,99 protonów na centymetr sześcienny. Pole magnetyczne jest na stałym poziomie. No widać, magnetometry pokazują. Biegun zorzowy północny. Może i miłe by było południowy. No dobra. No widzisz, proton 99%. Jest dobrze. Jest dobrze, nie ma się czego bać. Zobaczymy sobie Soho. Poczekajcie, niech to się załaduje trochę. Powiem szczerze, siedzę na systemie OpenSUSE, Tumbleweed i kurde, ten system jest ciężki do ogarnięcia. Niesamowicie. To nawet nie jest to, że ja się nie znam, tylko ten system jest mega ciężki do ogarnięcia. Ale wybuch, zobaczcie. Cały czas i dlatego wam truję na temat posiadania OBS-ów, listw antyprzepięciowych, bo to wam uratuje tyle. Ale wyrzut. O rany. To są potworne energie. Dobra. Więc tu mamy odfajkowane. Zobaczymy sobie to. Zobaczcie, 10 godzina 11. Te tutaj kropeczki i tak dalej to są właśnie cząstki wiatru słonecznego, które, a także wyrzutu masy, które uderzyły w detektor. Jakby ktoś nie wiedział. I mamy 11, 12.
13. No, zaczyna się coraz bardziej rozkręcać sytuacja. 14. Sytuacja się coraz bardziej, powiem szczerze, rozkręca. No i macie tutaj wszystko wymienione, co potrzeba, więc ja nie muszę wam nic mówić. No i dobra, i powiem szczerze, zakończamy na dzisiaj. Trzymajcie się.